Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gorączki złota Golden Rush. Oczywiście chciałem przywitać mojego nowego subskrybenta, jest nim Bogdan Aleksandrowicz. Witam cię serdecznie, fajnie, że znalazłeś coś na moim kanale. No i co, moi drodzy, musiałem się przenieść tam dalej. Kopałem poza odcinkiem, tutaj w tej jamie i poza jamą. Co jeszcze mogę wam pokazać? Pracuje dla mnie już trzy osoby już dla mnie pracują. Już wam pokazuję. Hop. No. Pracownicy. Jest nim Glenis Kocher, Derek Dillon i Theo Pascal. Tak, ta jest przypisana na ten przewoźny przysiewacz. Przypisz. Wszyscy są przepisani, ale nie mam pojęcia, jak oni pracują, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, o co chodzi. Weźmy ten. Dobra, wynajmij. Giełda. Sztabki 42 idą do góry. Wróć. Kurde, jakie to są ceny, ja cię kręcę. Maszyny górnicze. No to byłoby mnie stać, te dwa. Osadzarkę. No to już nie. Na rynny. Generator mocy. Dobra, na razie anulujemy. Mamy złoto, które wydobywałem poza odcinkiem. Polecimy do Kowala, moi drodzy. Pytanie, czy ci pracownicy pracują, bo ja tutaj nie widzę. Właśnie to jest najgorsze, że tu ich nie widać, że ta koparka się rusza czy coś. Są przepisani, ale nie pracują. To jest dziwne. Tu kolejny dziura. Muszę uważać te dziury teraz. Porobiłem trochę. Oczywiście miałem tam swoje problemy. Dałem mi się jakiś tam wąż popsuł. Ciągle informacje, że kopiesz twardej ziemi. Oj. No i co? Lecimy dalej z koksem. 3000 uncji gram. No zobaczymy, ile to wyjdzie. Chciałbym nazbierać sobie pełno tego magnetytu. Tak szczerze powiedziawszy, chociaż tego kowala ulepszyć. No ale to bym musiał grać dużo, dużo poza odcinkiem.
Ale wczytka, ja cię kręcę. Ograniczona czasowa oferta. Pytanie czego? Była jakaś fajna promocja. Ludzie, stój. Pytanie teraz czego? Frankenstein, te ceny to mnie zabijają. Przynośnik tysiąclecowy. Osadzarka. Pompa żwirowa. To osadzarka. Pełno takich maszyn. Powiem wam. Ale sam nie wiem. Co, która ma? Lecimy do Kowala. No, jeszcze te wiadro, no, to mam. Gdzieś pojechałem, nie. Nie tu, gdzie trzeba. Chyba za daleko nawet. Ja jeszcze nie w tym kierunku pojechałem, bo tu jest stacja paliwowa sama. A nas stacja paliwowa sama nie interesuje. Ja dobrze jechałem, ale oczywiście źle skręciłem. Hop. I wczyta. No. Już myślałem, że będę musiał się zrestartować. Dobra. Hamulec ręczny, wyłączamy silnik, wychodzimy z samochodu. Dobry. Maksymalnie. Boli mnie to, że utracę prawie 60 gram złota. Okej. No wiem. To jest najgorsze właśnie te czekanie jeszcze nie wiem. Nie wiem jak z tym czasem tutaj jest właśnie. Czekaj, jakbym chciał sprzedać magnetyt, to 2000 magnetytu, 517 dolarów. To sorry, ale. No ale tutaj te ceny aż mnie bolą. Z większej ilości przetapiania, no to fajnie by było.
Kurde, leki, to jest wszystko drogie. Dawaj mi złota, a nie. Dobra, ja stało nas fajnie. Dobra, jedna jest. Dobra, poszła. Dobra, poszła. Czekamy na kolejną. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest kolejna. Przetapiamy kolejną. Zobaczcie. Wtedy 56, teraz 56 ma 100, prawie 170 gram złota straciłem. To jest dużo. Wolałbym tak złota nie tracić. Dobra. Jeszcze 5 sekund. Dwie stawki złota jeszcze. Dobra, mamy. Zobaczymy.
Moi drodzy, trzy sztabki złota. Trzy sztabki złota mamy. Liczę jeszcze na jedną. Dobra, no że te resztę sobie zostawię złota w razie W na czarną godzinę. Poczekam jeszcze tylko na tą jedną. Akurat już jest. Dobra. Cztery sztabki złota mamy. 80 tysięcy. Dobra, starczy. Nie chciałbym się wypłukać. Bo to też nie wiadomo. Jak to będzie? Lepiej dmuchać na zimno. Lecimy do banku. Bank jest akurat tu. Dobra. Dzień dobry panu. Jestem Parker. Obuchłem? Obuchłem, bo tam kryje. Dobra, nie wiem. Witam jeszcze raz. Dziękuję bardzo za dobrą. No, ja również. Cóż, tu teraz nagrywasz? Tak. Tak? Długo jeszcze? Dobra, sprzedamy. Jak zwykle, kurde, nie ma czasu, chwili i spokoju. Sprzedaj. Sprzedaj. Kurde, ta cena spadła. Wzrośnie w ogóle? Kiedykolwiek? No i dobra. Moi drodzy. Pojedziemy sobie tu. No, wróć, wróć, wróć. Gdzie ja jadę? Nie, tutaj. Panie. Tu jest policja? Tu jest policja. Dobra. Przydałoby się już kupić jakiś pierwszy element układanki, co nie? Chyba jest to 39 tysięcy. I 85 to jest prawie 120 tysięcy. A to rynne i rynna SO i rynna kamienie W. A to? Ryna VHS. A to w ogóle czy ja to potrzebuję wszystko? Chyba tak. To może DTube mi tutaj da coś. Prąd nie. Sklep ze sprzętem. Prąd, ważne budynki. No tak w sumie to next.
Wszystko byłoby. Prąd. Kurde, naprawdę tutaj tak za bardzo nie ma. Wstrząsarka, to jest chyba to. O kurde, moje serce. 102 kafle. A zobaczymy, czy mogę wziąć. Kredyta. Chociaż wolałbym nie brać tego kredyta. Bo kredyta. Kredyty. Zobaczymy, ile teraz mi pozwolą wziąć. 200 tysięcy. Rata by mnie wyniosła ile? Zobaczcie na dzienne obciążenie rachunku. Pół miliona bym miał kredytu. Mam 24 raty. 20 tysięcy obciążenie, to jest jedna sztabka złota, 147% kredyta. Ale patrzcie ile, na jak najkrócej raty, płacę 100 tysięcy prawie. $202 000 bym dostał. Nie. Ma jakieś kredyty w ogóle? Nie ma kredytu. Oj. Dobra, to będziemy sobie robić to tak wolnym krokiem. Wolnym kroczkiem. Dobra, kupimy to. Dobra, nie wiem właśnie, czy tu trzeba dwie, czy nie. Dobra, weźmiemy. Dodaj. Weźmiemy to. Dodaj. Znajdziecie to. Dobra, weźmiemy jeszcze jedno. Będzie po dwa na pewno. Jakoś. Dodaj. Zawsze można sprzedać, nie? Dobra. Weźmiemy to. Dobra. Coś jeszcze to takie tanie. 34 tysiące. No to nie bardzo tanie. Osadzarka tym bardziej. D coś tam. To też nie. Wszystkie takie wielkie te maszyny. 200 ponad tysięcy. Sito bębnowe. 31, a to jest wzmocnione. Patrzcie, wzmocnione. A takie kosztuje, jaka jest cena. Kurde no. Może na razie damy sobie spokój. Mamy część takich rzeczy. Kupiliśmy pierwszy element układanki, powiedzmy. Teraz podziałka, przestrzeń przechowywana. No. Przenieś maszynę. Nie. Wróć. To. Nie chcę malować.
tutaj? Tak, tutaj. Dobra, dwie te i kontener. Zamówienie. Chciałbym, żeby to pan tutaj. Rynna. I to. Dobra, jeszcze lepsze. O ile? Fuck. 30 tysięcy, ulepszenie. Dobra, potwierdzę to. Dobra, przynieś maszyny. Dobra, więcej już nie bawimy się. Kupiliśmy pierwszy element układanki. Pierwsze elementy, te najtańsze. Może kiedyś się dorobimy tych większych. To ale bym musiał, nie wiem ile, chyba z 10 tysięcy mieć gram złota, żeby kupić sobie jakąś fajną maszynę, tak szczerze powiedziawszy. Bo te maszyny, kurczę, nie są tanie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Stoją nasze rzeczy ładnie. Dobra. Tutaj nam potrzeba jakichś tych. Bo raczej koparkę przywiozę. Aha, właśnie, panie Mariuszu. Wszystko wszystkim, ale żeby cokolwiek przywieźć, zapomniałeś kupić. Tych haków czy czegoś tam jest 4-metrowa, 5-metrowa. Czy 7-metrowa. Dobra, weźmiemy tą pierwszą. Dobra, weźmiemy dwie w razie W. Przejdź do kasy, zamówienie. Dobra. Kupiliśmy sobie linki. Postawimy pierwszy element moją koparą. Pełno wszędzie pełno dziur. Ci pracownicy nie pracują. Bez komentarza to zrobię, zostawię. Nie. Shift. Dobra. Lecimy koparką. Ciekawe, czy udźwignie w ogóle ta moja koparka. Miejmy nadzieję.
Postawimy sobie naszą kopareczkę. Pierwszy element w ogóle naszej układanki. O, nawet se ten uchylił. Okienko. Nie wiem, czy nie będę miał za ciężko, żeby postawić to. Dobra. Stój. Lecimy po linę. Ta 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 ta. Dobra. Ja nie mów... O kurde. A, to takie buty. To ja muszę mieć... Aha, no proszę. C. Shift. G. Nie, 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 shift. Do tego zamkniemy to. Damy tutaj bardziej, trochę w dół i dziękuję. I na razie gasimy silnik i hamulec ręczny. Cyk. No, dworenny jakieś. Dobra. Zaczepiliśmy. Czyli ja takie haki będę potrzebował 4, nie 2. A to nie tutaj pan załatwił. I się trochę. Trochę się zdziwiłem. Czyli jeszcze potrzebowalibyśmy 2 liny. A no widzicie. Ja chciałem zaoszczędzić. A chytremu. Chytry 2 razy traci. Tak samo Dolores mówi. Chytry 2 razy traci. Ale ja jestem biedny, kutwa jak flaki z olejem. Przejdź do kasy, zamówienie. Wyłącz. Postawimy pierwszy element naszej układanki, naszej wielkiej maszyny górniczej. To, to, to. Jak miło. No. Gdzie moi pomocnicy, kurde, nieroby trzaskane? Dobra. Ciekawe, czy to w ogóle moja koparka podniesie. Trochę Lipton będzie, jak dam dupy. Dobra. Haha, zaczepione wszystkie haki. Wchodzimy do naszej kopary. Do góry. Aha, podniosłem. O kurde, do góry. Shift. Co jest? Do góry. Ja za koparka. Hehe, dobre. O kurde. A nie aż tak dobre. N. Ta, może. O właśnie. I lecimy. Pierwsza elementa.
Wchodzi, moi drodzy. No i pierwszy element układanki. Ty, ja muszę to naprawdę równo ustawić? Ale ja nie mogę tak obracać, halo? Nie, nie wierzę, nie. A to ja muszę dalej stanąć, dobra. To zrobimy to w ten sposób, że ja se pojadę w ten sposób. No jedź, jedź. Wiesz, ta moja koparka ledwo dyszy. Jest, poszło. Mamy pierwszy element układanki, moi drodzy. Dobra. I ustawiamy teraz rynnę jedną. Dobra. Cyk. Wychodzimy. Bierzemy haka. O kurde, lina zbyt krótka. Nie wierzę. Dobra. Pojedziemy tam dalej. Ale jakby tak może linę weźmiemy to w dół, to w dół. O cyk, to może lina nie będzie zbyt krótka. No chodź. Aha. I no właśnie. Cyk. Cyk. Jeszcze jeden haczyk. Mamy cię, co nie jest. Wszystko jest długie i dobre. A co jest długie, jak to każda kobieta mówi, to jest dobre. Dobra. No. Do góry. Jeśli nie będę potrzebował drugich tych ryn, to ja to sprzedam po prostu. To będzie
Zabawa niesamowita teraz z tym. Otwór domy. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to już koniec. Pobawimy się w następnym odcinku w tym układaniem tych puzli. Na dzisiaj już kończę. Jeżeli wam się podoba seria z Golden Rush'a, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie fajny komentarz. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hello.